Cześć wszystkim ponownie w Hammerwatch, z tej strony Chaberda. Prawdopodobnie zostały nam dwa lub trzy odcinki, bo może jeszcze multi pokażę. Sam będę musiał najpierw to obczaić, o co tam chodzi, jak w to się gra, czy trzeba z kumplami zaprosić sobie, czy można wbić na jakiś serwer, nie wiem, nie próbowałem. Ale na pewno dwa odcinki czego? Single, kampanii, jeszcze Kapłanem grałem, Paladin grałem, Wizardem grałem, Rangerem grałem, Warlock i TF. Weźmy TF-a i w sumie zamek Hammerwatch już pokazałem tak mniej więcej. A i cały czas gram oczywiście, wszystkie te odcinki były na mediumie. Ale wejdźmy sobie do Temple of the Sun. Troszkę już widzieliśmy. Mission tab. Najpierw sprawdźmy oczywiście, jakie TF ma ataki. Aha, czyli szybko miesza widelcami. Oraz rzuca nożami. Świetnie. Co zżera 15 many, okej. Dobrze wiedzieć. Ale to, co nas najbardziej teraz interesuje, to wejść, nie wpaść do tej biblioteki, tylko odwiedzić tego gościa, dokładnie. Okej. Okej, tak, wiadomo, że nie czytam, o co tu chodzi, okej. I do tych gości nic nie mogę. Close. Ciebie mogę, ale nie mogę. Jak z tego wyjść? Halo? Dobra, nieważne. Myszką. Muszę jednak do myszki wrócić. I tu jeszcze są jacyś... Aaa, niedostępni. Dobra. Może tędy mogę do nich dojść? Co to jest? Ryzykowny? Nie, to nie jest zadanie. Myślałem, że to jest zadanie. Okej, okay. I gdzie jest ta... To jest ta świątynia? O, mam nadzieję, że to chodzi właśnie... Okej, okay, coś zamknęli dostęp, tak? Nie ma żadnych sekretów? A to ci jajo. Naprawdę nie macie sekretów? Bida z nędzą. Gdzie ja wszedłem w takim razie w ogóle? Nie wiem. Nieważne. Wypadamy w takim razie stąd i lecimy... Co to jest? Jakiś portal zapewnie będzie. A co... O, save! Checkpoint, świetnie. W każdym razie... Kurde, nie chciałem tego. Chciałem do tego gościa podejść. Cześć, Kevin Claymore tutaj. Jakby przez telefon gadał. Okej, nie zdążyłem przeczytać. Okej, do biblioteki. Ale ja, kurde... Chcę do biblioteki? W sumie to muszę do biblioteki. Znaczy nie wiem, czy muszę do biblioteki. Aha, muszę do biblioteki, do cholery. Jaun. Okej, nie wiem. Okej, czyli do świątyni nie mam wejścia, muszę do biblioteki. Ja sobie jeszcze raz jednak przeczytam ten dialog. Tak, wejście jest zablokowane przez dziwny kamień. Dalej. Kevinie. Okej. Aha, czyli do biblioteki, tylko i wyłącznie. Czyli... Poprzednio to, że wpadłem do biblioteki i do tej dziury, to nie było dzieło przypadku, tylko tak miało być. Okej. No i wyszedłem oczywiście. Sprawdźmy, czy ile... 32 zł, no to na pewno mnie na nic nie stać. Do książek już... Oleję sobie, powiedzmy, książki. Trochę... Nie będę tutaj nerdował. Średnio interesujące te informacje tam były. Wpadajmy w takim razie do wnętrza. Co to się tu kryje? 5 herców. Świetnie! A, to ty spadłeś, żeby odblokować... Okej. Coś mi jeszcze powiesz? Powiedz światu moją historię. Na pewno to uczynię, bracie. Na pewno to uczynię. Które te roślinki niby się dawało rozwalać? Nie pamiętam. Żadne skarby świata. A, te można było. Aha, i w niektórych były żuki. To też warto pamiętać. Żuki! Macie. Ha, sprawnie. Wow, ty jest żuku wstrętny.
Okej, okay, fajnie, sympatycznie ten... sympatycznie ten złodziej działa. Okej, okay, zdecydowanie wezmę wszystko. Chyba zużyłem... kryształ many. Takie mam podejrzenie. W każdym razie badajmy... To widzieliśmy zasadniczo, ale no nic, nie złodziejem. Widzieliśmy, ale nie złodziejem, więc... Dobra nasza. Zginął poczwar. Wow, 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 wow. Okej, padła. Dobrze, zdecydowanie dosyć sprawnie sobie złodziej radzi z tymi... Wow, 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 wow. Żukami. Sympatycznie. Gorzej będzie zdecydowanie z dystansowymi przeciwnikami i z czym? I z kwiatkami bądź larwami. To będzie na pewno tragedia. Okej. Okej, elegancko. To szatkuje ich nieźle, szatkują nieźle te noże. Nie ma tragedii. Pozbądźmy się reszty ferajny. Odzyskałem troszkę many, więc można podejść. Właśnie. Kurde, nie do końca mi chodziło o to, żeby wszystkie na mnie się rzuciły, ale niech już, skoro się rzuciły, to niech już tak będzie. Elegancko. Padły. Póki co nie straciłem ani odrobiny życia, więc chyba to sobie radzę nawet. Padło. Padło, badziewie. Nie chcę iść do sekretu, póki nie załatwię nietoperzy. O Boże, tam jest... Już wiem, co tam jest. Chodźcie, nietoperze. Kurde, i żuki też się rzuciły. Źle. Dobra. Tu stracę życia, na pewno. Zniszczyłem kopiec? Zniszczyłem kopiec, okej. Okay. Nie straciłem życia, ani odrobiny nawet. Tylko chyba i wyłącznie zasługa moich umiejętności na pewno. Nie, na pewno jest to zasługa noży. Nie chcę brać... Kurde, wziąłem kryształ... Nie, to nie był kryształ many. Do czego te kryształy do cholery służą? Okej. Okay. Larwy. Gincie. Nie. Strzelaj. Okej, okay, padło. Strzelają. Strzelaj. Padło. A wy co tam robicie? Hajdź, nie załatwiłem. Strzelaj. Okej. Okay. Dobra, poszło. Jako tak, cholera i larwa. Do jasnej anielki. Wpadamy w tłum. Jest. Uciekaj! Kurczę, 23 życia. 22. Uf, udało się. Udało się wycofać z twarzą. Chodźcie. Okej. Okay. To wytrzymalsze są te żółte. Ile mamy już złota? 404. W sumie na coś by już mnie było stać, gdyby była możliwość cofnięcia się, ale chyba nie ma takiej. Następna larwa. Jaka przyjemność mnie spotkała. Następna larwa. Przydałoby się many troszkę odzyskać. Ewentualnie na kilka podejść załatwić tą larwę. Dobra, raz kozie śmierć. 15 życia potrzebuję. Many, 15 many. I co? I zająć się zdecydowanie larwą, a nie tymi poczwarkami. Jest, padło. Elegancko. Kurde, one... Nie! To cholery.
Jest. To było epickie. A ty się tu... Cholera, skąd wzięłaś? Pluj. Okej, okay, czyli wszystkie poczwary zostały załatwione. Tam Biedronka czeka. Kurde, przypominam sobie już. A czy Biedronka była tam, czy Biedronka była w... Nie tam. Okej, okay. Nie wiem, nie wiem, gdzie była Biedronka. Mam nadzieję, że nie tu. Tu był secret. Tu coś było? Nic. Tu nie było... O, idziemy dalej w takim razie po tym mostku cudownym do... Pierwszy jezorzwierz. Jezorzwierze są groźne. Możesz ty mordę, dup... Pek. Oj, ty dupku. Dobra, mamy 40 many, okej. Okay. Łożesz mordę. Nie. Wszystkie padły. Okej, okay. Uniknąć się, że zwierza i tej większej Biedronki. Kurde, padnie ten nierozwierz. Padł nierozwierz. Najważniejsze. Teraz jeszcze stonki. Wow, stonki padły też. Tak, z tego co pamiętam, to tu było problemem brak jakiegokolwiek uzupełnienia życia. Więc może być naprawdę bardzo, bardzo wesoło. Okej. Okay. Nie, kwiatek. Cholera jasna. Gdzie on był? Oberwał raz. Oberwał dwa, ale to jeszcze go nie załatwiło. Padło. O cholera, jeszcze żyjesz. Umarł. Elegancko. Dobra, nietoperze tam się zategowały. Nie. Dobra, wyzbierać co nasze. Ileż... 680 zł, fantastyka. Zajmijmy się może najpierw nietoperzami. Chodźcie. Okej. Okay. Nie, tam jest kopczyk, do cholery, zły pomysł. Dobra, zbliżmy się po prostu do kopczyka. Jest, pad... Kurde, tak, to była tu Biedronka. Chodź, Biedronko, chodź. Ty będziesz samotna, słabsza zdecydowanie. Okej. Okay. Troszkę ci już życia zeszło. Nie chcę być zaatakowany przez całą zgraję. A z tobą sobie jakoś, powiedzmy, poradzę. Kurde! A miało być tak miło. No nic, jedno życie. To jeszcze nie tragedia. Tu jest jakieś przejście. Wow. Całkowicie zapomniałem o tym. Okej. Okay. Nie. Fuu. Tam się nie da przejść. Holender. Źle. A do czego służą te przedmioty? Nie wiem, czy widzicie, tutaj z prawej strony jest tak jakby patelnia, różdżka i jakiś, kurczę, kilof? Jest, Biedronka. Wysoko posunięta ostrożność. Okej. Okay. Co, nie masz na mnie taktyki? Wow. Uciekaj. Nie daj się ugryźć, Biedronce. Kurde, co za absurd. Boss Biedronka. Zostaw mnie. Dobra, ładnie już ściągnęliśmy troszkę. Okej. Okay. Nie, uciekaj. Kurde, ugryzła mnie. Aj.
Padniesz, ty kurde, czy nie? Ajajaj, prawie mnie ugryzła. Jakim cudem? Się pytam. Okej, okay. Zbierzmy to. Jeszcze jeden je rozwiesz. Kurde, opancerzone biedronki, kolczaste biedronki, wielkie biedronki, małe biedronki. Co za bzdura. Skoro się pozbyłem dużej biedronki, to może warto wpaść tutaj z wizytą i na przykład zapodać... O, właśnie. Wszystkie do ataku ruszyły. Szarża. Ja muszę się ewakuować jednak. Okej. Poszło. Jakoś poszło. O, jeszcze kilka zostało. Misiów. Misiów, pysiów. Ale to już sobie powinienem dać radę. Taktyką uderzania i uciekania. Ty radzi sobie ten, kurczę, nożownik. Z gildii skrytobójców. Nastawionej głównie na skrytobójstwo biedronek. Dobra. Daleko zaszedłem w sumie. O cholera, kopczyk, a ja mam mało życia. Mało zdrówka. I życia nie mam w zasadzie jedno ostatnie. Może być bardzo interesująco. Okej, okay, ruszmy tu. Ściągnęliśmy niewiele tych biedronek. Pozbądźmy się ich. Dobra, dwie zostały z tyłu. Może by warto było zrobić coś takiego. Ściągnąć wszystkie. Chodźcie. Mam dla was ciekawą propozycję. To cholery. To ciebie... Nie, kopczyk! Kurde! Zablokowałem się. Dobra, ściągnąłem wszystkie, ok. I teraz mamy swobodny dostęp, prawie że swobodny dostęp do... Zostaw mnie! I kwiatek jeszcze, do cholery! Łożesz mordę! Kurwa, uciekłem cudem. Kopczyk załatwiony, to jest najważniejsze. To nic, że teraz chmara, kurczę, z biedronek nie goni. Zombie apokalipsa, biedronka apokalipsa. Nie mam many na dodatek. Ho, takiego wała. No, 15. Dobra, z jedną sobie poradzę. Wow. Zostałem z 17 zdrowia, ale masakra po prostu. Tu leży moneta. Nie wiem, czy wystarczy... Nie, ten kopczyk jeszcze trwa, istnieje, żyje i ma się dobrze. Jest, padł. Roślinka jeszcze tylko. What the fuck? Jeszcze tylko roślinka i te dwie biedronki, tak tylko i wyłącznie na wszelki wypadek. Okej. Jaki ma zasięg ta roślinka? Tu mnie nie dosięgniesz, no nie? Ja cię spokojnie mogę, powiedzmy, takimi słabymi atakami. O, bo nie chciałbym za bardzo ryzykować, szczerze powiedziawszy. Dobra, walić. Padło. I secret tu jest. Kurde, potrzebuję życia. Dobra, co mi wypadnie? Mam nadzieję, że jest więcej życia. Napój odnowienia i 5% więcej damage'u. Fantastycznie. Ten świątynia jest zdecydowanie bardziej kurwa trudna, bardziej przemyślana pod kątem dla jakby to określić, dla graczy, którzy oczekują naprawdę czegoś więcej w stylu i bardziej poważnego. Jest to na pewno dla dobra, sekret w sekrecie i więcej życia jest lepsza opcja, bo ten zamek jest taki bardziej jakby troszkę dla jaj zrobiony, czy ja wszystko wziąłem tutaj? Mam dwa życia, ludzie, to jest coś.
Wow. Jest, jabłuszko i save. Save content. Okej, ludzie, save content, monetka jeszcze. I widzimy się w, podejrzewam, w następnym odcinku, no. Fajna przygoda, nie wiem, czy może sobie trochę chwilkę pokontynuuję tym TF-em. Albo od tego momentu widzimy się już Wizardem. Mam nadzieję, że uda mi się Wizardem coś osiągnąć. Więc dzięki za oglądanie, cześć czołem.